Witamy gości. Pytania po jeszcze tak cieniu, w kuluarach. Pytania na jadę śledzą. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym otworzyć konferencję Nowej Lewicy w Białej Podlaskiej. Gościmy dzisiaj pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, pana posła Krzysztofa Gawkowskiego, pana posła Marcina Kulaska, pana posła Dariusza Wieczorka, pana posła Arkadiusza Iwaniaka, panią Dorotę Olko oraz pana posła i jednocześnie współprzewodniczącego Lewicy w województwie lubelskim Jacka Czerniaka oraz współprzewodniczącą Nowej Lewicy w województwie lubelskim Sylwię Buźniak. Dzień dobry. Sylwia, proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze raz witam serdecznie w swoim imieniu i w imieniu współprzewodniczącego Jacka Czerniaka Białej Podlaskiej, która nas przywitała tak pięknym słońcem, że już tutaj ledwo stoimy. Ale za mną bardzo duża drużyna Lewicy, która dzisiaj dotarła na Lubelszczyznę, a która od miesiąca podróżuje po całej Polsce, rozmawiając z Polkami i Polakami o naszym programie Bezpieczna Rodzina, ale również rozmawiając na targach, bazarach o sytuacji ekonomicznej Polek i Polaków, o tym, jak sobie radzą w czasach kryzysu, jak spinają swoje budżety domowe. Biała Podlaska jest dzisiaj naszym trzecim przystankiem na mapie województwa, ale nie ostatnim. Dlatego jeszcze raz serdecznie wszystkich witam i oddaję głos współprzewodniczącemu Jackowi Czerniakowi. Proszę Państwa, to po raz trzeci będzie powitanie. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy na pięknej ziemi bialskiej, urodziwej, ale jakże gościnnej. Cieszymy się, że możemy się z Państwem spotkać, a tym bardziej raduję się, że mogę się z Państwem spotkać w towarzystwie moich koleżanek i kolegów, którzy reprezentują zarówno kierownictwo naszej partii, jak i kierownictwo klubu. Dzisiaj rano byliśmy w Dęblinie, później byliśmy w Puławach, jesteśmy w Białej, zakończymy nasze spotkanie we Włodawie. Rozmawiamy, mówimy o naszych propozycjach. Dzisiaj jest to kolejny przystanek naszej drogi, naszej tej właśnie wielkiej akcji dotyczącej bezpiecznej rodziny. Bo to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, związane jest z bezpieczeństwem rodziny i o tym będą mówić moi wspaniali i nasi wspaniali goście. Witam bardzo serdecznie i bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego naszej partii, wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego. Proszę Państwa, jeździmy ekipą, bo się lubimy, bo się przyjaźnimy, bo lubimy ludzi, bo osoba, która jest dla nas bardzo ważna, Aleksander Kwaśniewski nas tego uczył. Lubić ludzi. Nie boimy się policji, która nie musi nas pilnować. Nie boimy się ludzi, rozmawiamy z ludźmi. Jak widzicie Państwo, każdy może do nas przyjść, każdy może z nami porozmawiać. Zaczynamy tutaj od konferencji prasowej. Zaraz jedziemy do miasta spotykać się z ludźmi. Jesteśmy po wielu spotkaniach. Najważniejsza rzecz, która w tej chwili boli Polaków, to Polacy się boją utraty statusu materialnego. Polacy potrzebują bezpieczeństwa socjalnego. Polacy się zastanawiają, czy w przyszłym roku będą mogli swoje dzieci wysłać na wakacje. Polacy nie mają rozwiązanych problemów związanych z mieszkaniami. Nadal na polskim rynku brakuje 2 milionów mieszkań. Polacy się zastanawiają, czy jak nastąpi władza, zmiana władzy za 1,5 roku, bo pewnie wtedy będą wybory, tak uważamy, to czy będzie partia, czy będzie formacja, która zagwarantuje im bezpieczeństwo socjalne, zagwarantuje im poziom ich statusu materialnego. PiS oczywiście mówi, że nie ma takiej formacji i że trzeba na PiS głosować, bo tylko oni to zrobią. Więc ja przypomnę kolegom z PiSu, chociaż nie są moimi kolegami, ale właściwie taką formułę mogę zastosować. To my jako Lewica ustaliliśmy poziom wieku emerytalnego, który potem został podniesiony, a przez PiS potem został obniżony. To my zawsze byliśmy gwarantem spraw
i bezpieczeństwa socjalnego. I chcemy powiedzieć elektoratowi PiS-u, wyborcom i wyborczyniom PiS-u, nie bójcie się przyszłości. To nie jest tak, że tylko PiS wam to gwarantuje. My w następnym rządzie będziemy gwarantowali bezpieczeństwo socjalne Polkom i Polakom. Wiemy, jak podchodzić do starszego pokolenia, wiemy, jak zabezpieczać życie ludzi, to codzienne, to normalne. Stąd program Bezpieczna Rodzina. Bezpieczna Rodzina, proszę Państwa, to również sprawa związana z tym, co będzie najbliższej zimy. Chcę zaapelować do rządu, bo wiem, że jutro będzie posiedzenie rządu. Przestańcie się wygłupiać, jeżeli chodzi o dzielenie Polaków w sprawie dodatku węglowego. Skorzystajcie z naszej propozycji dodatku grzewczego. My uważamy, że każda polska rodzina, bez względu na to, czy ogrzewa swój dom węglem, czy korzysta z prądu, czy z oleju, czy z innych nośników energii, powinna mieć ten dodatek. Doprowadziliście do tego, że ludzie, którzy pozmieniali piece na piece ekologiczne, w tej chwili nie mają dodatku żadnego. A przecież wszyscy potrzebują ciepła. Każdemu to ciepło się należy. Każdy człowiek potrzebuje ciepła, bez względu na to, czy opala węglem, czy opala prądem, czy korzysta z pelletu, czy korzysta z oleju. Trzeba to sprawiedliwie zrobić. Padają również pytania, czy każda rodzina powinna to dostać. Tak, każda rodzina, której potencjalnie nie stać na przeżycie zimy. Uważamy, że powinna dostać to każda rodzina, w której dochód na jedną osobę, na jednego członka rodziny jest niższy niż 4000 netto miesięcznie. Uważamy, że jest różnica między kimś, kto zarabia 1 000 000 złotych rocznie, a między kimś, kto ma emeryturę na poziomie 1200 zł. No po prostu jedni sobie będą mogli poradzić, a drudzy będą sobie mogli zamarznąć. W związku z tym apelujemy do rządu, żebyście dokonali tej decyzji w ramach sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwość społeczna to jest taka, że zabezpieczamy tych ludzi również, których nie stać na to i potrzebują pomocy. Kończąc, chciałem powtórzyć taką rzecz. Jeszcze raz skierować swój apel do elektoratu i do wyborców i do wyborczyń PiS-u. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że inflacja 15% to za dużo, że olej po 12 zł za litr to za dużo, jeżeli dojdziecie do wniosku, że partia, na którą głosowaliście, nie spełnia waszych oczekiwań, to pamiętajcie o tym, że gwarancją waszego poziomu ekonomicznego będzie w przyszłym rządzie Lewica i pamiętajcie o tym, że będziecie mogli i będziecie mieli na kogo zagłosować. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Prosimy o głos Krzysztofa Gawkowskiego, przewodniczącego klubu Lewicy. Szanowni Państwo, tysiące kilometrów w ostatnich tygodniach to setki spotkań. Małych i dużych rozmów, ciężkich i trudnych pytań, ale też dobrej energii. Wszędzie, gdzie jesteśmy, powtarza się jednak to samo pytanie i pada też ten sam zarzut. Jak żyć? My odpowiadamy na to pytanie, żyć bezpiecznie. Tak jak program Bezpieczna Rodzina, tak pokazujemy tym wszystkim, którzy potrzebują dzisiaj normalności, że jest w Polsce partia polityczna, która może pozytywnym programem zarażać, a ten program dotyczy i młodszych, i starszych, i jest skierowany na tych, którzy pracują w usługach publicznych i na przedsiębiorców. Jest skierowany do tych, którzy dzisiaj zostali przez rząd zapomnieni, i do pracowników ochrony zdrowia, i do nauczycieli, i pracowników urzędów. My nie boimy się trudnych pytań. Jak widzicie Państwo, przyjechaliśmy tutaj, nie ma żadnej policji, nie ma barierek, nie ma ochrony, bo liczymy się, że mogą być trudne pytania, ale wiemy też, że nie jesteśmy od tego, żeby odpowiadać na łatwe pytania. Lewica ma swój plan. Przyjechała całą Polskę, przedstawiając ten plan z prostym hasłem. Bezpieczna rodzina. Różnimy się od Prawa i Sprawiedliwości prostym, ale i czytelnym przesłaniem. Lewica walczy o rodzinę, a PiS od polskiej rodziny
odwrócił się plecami. Lewica w tych wszystkich powiatach, w których jesteśmy, a jest ich już ponad 70, powtarza wszędzie, że możemy żyć w normalnym państwie. Że wcale nie trzeba wierzyć, że jest normalnie, bo wystarczy pojechać na stację benzynową i zobaczyć ceny ropy czy benzyny. Wystarczy pójść do sklepu i zobaczyć, ten sam koszyk produktów kosztował tyle samo, co dzisiaj, co pół roku czy rok temu. Wystarczy spojrzeć na swoje konto. I ci, którzy mają raty kredytów hipotecznych, będą wiedzieli, że ta rata pół roku temu była niższa o 100%. Na koniec przychodzi odpowiedź na pytanie, jak żyć w państwie, które nie opiekuje się obywatelem, kiedy przychodzi trudny czas. Czas inflacji, najwyższej od 25 lat. My odpowiadamy. Dajcie szansę, żeby przyjechały pieniądze z Unii Europejskiej, zainwestujmy te pieniądze w polską infrastrukturę, budujmy i rozbudowujmy, dzięki temu inwestycje spowodują spadek inflacji. Mamy pomysły, ale też namawiamy, żeby z nich korzystać. PiS mówi, pomożemy swoim. Na to ani tutaj, ani nigdzie w Polsce nie może być zgody. Dlatego odważny, bezpieczny, dobry program, taki jak prezentuje Lewica, to jest program odpowiedzialności społecznej. Po to tutaj przyjeżdżamy, po to chcemy rozmawiać i do takiej wspólnej debaty o Polsce przyszłości zachęcamy. Dzięki. Proszę o głos Dariusza Wieczorka, wiceprzewodniczącego klubu Lewicy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oprócz tego, że jeździmy i prezentujemy program Bezpieczna Rodzina, to też jeździmy po to, ażeby tłumaczyć i walczyć z pewnymi mitami. I takim podstawowym mitem, z którym walczymy i który przedstawiamy i tłumaczymy, jest mit taki, że za tą drożyznę, za inflację, za rosnące raty kredytów, za ten kryzys gospodarczy odpowiada wojna w Ukrainie, Putin, koronawirus. Wszyscy inni odpowiadają, tylko nie polski rząd. Nie dajcie sobie Państwo tego wmówić. Prawda jest taka, że za ten kryzys odpowiada polski rząd i jego polityka gospodarcza z ostatnich 7 lat, która doprowadziła do największego kryzysu energetycznego w Polsce po 1989 roku, która doprowadziła do gigantycznej inflacji, bo przypomnę tylko, bo my łatwo zapominamy o różnych faktach, inflacja w Polsce była prawie 9% w czwartym kwartale 2021 roku, pół roku temu. I co, wtedy wojna była? No wojny nie było. Po drugie, jak się pytamy rządu, jak to jest, dobrze, Putin winny, koronawirus winny, no to w Polsce mamy inflację prawie 16%, a w Niemczech, u naszych sąsiadów mamy inflację na poziomie 7-8%. Co tam, wojny nie ma? Koronawirusa nie ma? Oczywiście, że jest. I dokładnie tak samo wygląda mit dotyczący sytuacji związanej z węglem i z bezpieczeństwem energetycznym polskich rodzin. To jest wina polskiego rządu. Dzisiaj wyraźnie mówimy polskiemu rządowi, jesteście nieudacznikami w zarządzaniu polską energetyką. To nie może być tak, że parę lat temu mówimy, mamy węgla na 200 lat, po czym się okazuje, że w 2022 roku Polska, która na węglu stoi, nie ma tego węgla. To są błędy w zarządzaniu. Podobnie jak kolosalnym błędem było wstrzymanie rozwoju energetyki odnawialnej. W 2016 roku podjęto tą decyzję. Gdyby tej decyzji nie podjęto, dzisiaj mielibyśmy 1/3, czy nawet 50% energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Wtedy nie byłoby nam potrzebne te 10 milionów ton węgla, o który dzisiaj wszyscy zabiegają. Nie byłoby potrzebne, bo elektrownie by tego węgla nie potrzebowały, bo prąd byłby produkowany z innych źródeł. Czemu płacicie Państwo tak drogo za energię elektryczną? I niestety muszę Państwu powiedzieć, że w przyszłym roku ceny prądu wzrosną o 200-300%. Tego rząd oczywiście Wam nie mówi. Natomiast my już to wiemy. Czemu płacicie tak drogo? Dlatego, że dzisiaj prąd produkowany z tej energii wiatrowej, energii słonecznej, kosztuje 20 groszy za kilowatogodzinę. A prąd produkowany z tych elektrowni węglowych już kosztuje 1,30 zł. W związku z czym 6-7 razy drożej. I dlatego płacimy tak gigantyczne rachunki, pomijając oczywiście politykę całego sektora energetycznego i mówiąc krótko, chęć łupienia odbiorców, no bo dzisiaj też mamy wrażenie, że te wzrosty
cen energii na rachunkach wynikają z tego, że te firmy chcą sobie po prostu tworzyć dodatkowe zyski, wykorzystując wojnę w Ukrainie, wykorzystując tą trudną sytuację. I ostatnia rzecz, to o czym przewodniczący Czarzasty mówił, nie można się zgodzić na to, że będziemy dzielić Polaków. Bo prawda jest taka, że dzisiaj tutaj w Białej Podlaskiej przecież macie państwo spółdzielnie mieszkaniowe, macie wspólnoty, macie kotłownie, które produkują ciepło i dostarczają to ciepło do tych mieszkań. I żeby była jasność, oni muszą płacić 500% więcej za węgiel, muszą obciążać tym mieszkańców, ale już tym mieszkańcom nie należy się żadna dopłata. Jest pytanie, dlaczego? Przecież to jest ten sam węgiel, tak samo spalany po to, żeby ogrzewać mieszkania i dostarczać ciepłą wodę. To jest niesprawiedliwa ustawa, więc czekamy na to, żeby tą ustawę zmienić po to, ażeby każda polska rodzina miała dodatek grzewczy, dodatek energetyczny, który przynajmniej pozwoli zniwelować te szalone ceny i te błędy gospodarcze, które do tych cen doprowadziły. Skoro rząd do tego doprowadził, to niech ten rząd dzisiaj to po prostu naprawia, bo taki jest obowiązek w trosce o polskie rodziny i o to, abyśmy tę zimę przetrwali. Szanowni Państwo, a teraz pani Dorota Olko, rzecznik partii Razem. Proszę Państwa, Krzysztof Gawkowski wspominał o tych setkach już trudnych rozmów, które odbywamy, jak Polska długa i szeroka. Proszę Państwa, te rozmowy są trudne także dlatego, nie tylko dlatego, że ludzie zadają trudne pytania, ale też dlatego, że dzielą się trudnymi doświadczeniami. I po tym miesiącu jeżdżenia, odwiedzania kolejnych miejscowości, oprócz tego, że widzimy, że ludzie się boją, zwyczajnie się boją, czy w przyszłym miesiącu zwiążą koniec z końcem, są też zmęczeni. Są zwyczajnie zmęczeni tym, że ciągle muszą się z czymś zmagać. Wczoraj w Sanoku strajkująca pielęgniarka powiedziała nam, że ona ma już dosyć walki. Ona żyje w czasach pokoju i ciągle walczy o lepszą sytuację w ochronie zdrowia, o wyższe płace. Przychodzą uczniowie, przychodzą nauczyciele i mówią: my chcemy, żeby szkoła była bezpiecznym miejscem, miejscem rozwoju dzieciaków, a my musimy ciągle walczyć z jakimiś głupimi zmianami, jakie wprowadza od kilku lat Prawo i Sprawiedliwość. Pani na targowisku mówi, że ona chciałaby mieć wnuki, ale jej dzieci nie stać na dzieci, bo walczą o zdolność kredytową. Kobiety mówią, że mają dosyć walki z tym, że ktoś chce decydować o ich zdrowiu, o ich życiu. Proszę Państwa, my wiemy, że to, o czym marzą Polki i Polacy dzisiaj, to żeby spokojnie żyć. I właśnie od tego są te nasze propozycje. Nie ma spokojnego życia, jeżeli ludzie muszą się bać o swój dach nad głową. Dlatego mówimy, zamrożenie rat kredytów i budowa tanich mieszkań na wynajem. Nie ma spokoju, jeżeli rodzice muszą się martwić, czy ich dziecko nie będzie chodziło głodne. Dlatego mówimy, ciepły posiłek w szkole dla każdego dziecka, bez wyjątku. Nie ma spokoju, jeżeli boimy się, czy będzie kto nas miał leczyć w przychodni czy w szpitalu, czy będzie kto miał uczyć nasze dzieci. Dlatego mówimy, 20% podwyżek dla całej sfery budżetowej, żeby ludzie nie uciekali z pracy w szkołach, szpitalach, urzędach. My się nie damy nabrać na to, co opowiada Prawo i Sprawiedliwość, że kryzys rodziny wynika z kryzysu wartości, a nie z kryzysu bezpieczeństwa socjalnego. Nie. My wiemy, że nie będzie szczęśliwej, bezpiecznej przyszłości polskich rodzin, wszystkich rodzin, bez wyjątku, jeżeli nie będzie bezpieczeństwa socjalnego. Jak jeździmy w tą trasę, to my nie pouczamy ludzi, jak mają żyć. Polki i Polacy są mądrzy. Oni wiedzą, jak sobie organizować życie. Polki i Polacy chcą zakładać rodziny, ale muszą mieć do tego warunki. Od tego są politycy, od tego jest państwo, żeby te godne warunki do życia im zapewnić i tego będzie pilnować Lewica w Polsce po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu Arkadiusza Iwaniaka, wiceprzewodniczącego partii Nowa Lewica. Dzień dobry Państwu. Jeździmy od miasta do miasta, od miasteczka do miasteczka z przesłaniem, które dla Lewicy jest najważniejsze. To bezpieczna rodzina, ale bezpieczna rodzina to bezpieczeństwo finansowe, to bezpieczeństwo kredytowe, to bezpieczeństwo mieszkaniowe, to bezpieczne dziecko w szkole, ciepły posiłek.
ale również, co dla nas jest szczególnie ważne, to bezpieczny senior. I korzystając z tych przepięknych okoliczności pogodowych, chciałbym Państwu przedstawić pakiet dla seniora, który Lewica przygotowała dla naszych wspaniałych seniorów. To są trzy ustawy, to są trzy projekty ustaw, które złożyliśmy do pani marszałek. Po pierwsze, leki za 5 zł. Tak, by nigdy już więcej senior podczas swojej jesieni życia nie musiał wybierać, czy kupić leki, zapłacić czynsz, zapłacić prąd, czy może kupić sobie coś do jedzenia. To jest ten projekt konkretny i konkretne rozwiązanie, na które wszyscy czekają. Ale druga ustawa, która również czeka u pani marszałek, która została przez nasz klub złożona, to druga waloryzacja emerytur. To jest projekt, który od września wprowadza podwyżkę 12% emerytur i rent. A więc średnio od 180 do 300 zł ta emerytura mogła, najmniejsza 180 wzrośnie, ta wyższa o 300 zł. To jest rozwiązanie, które również daje gwarancję pewnego bezpieczeństwa życia naszych seniorów. I ustawa, którą złożyliśmy, to jest emerytura wdowia. W sytuacji, w której jeden ze współmałżonków umiera, koszty życia tego drugiego współmałżonka pozostają ciągle te same. To jest czynsz, to jest prąd, to jest ogrzewanie. W naszej ustawie gwarantujemy, po pierwsze, możliwość wyboru tego wyższego świadczenia i dokładamy 25% tego świadczenia, z którego współmałżonek rezygnuje. Po to, by zapewnić naszym seniorom spokojną, normalną, bezpieczną jesień życia. Tak, by mogli po przepracowaniu 40 czy 45 lat żyć normalnie i godnie. Jak Państwo słyszycie, wielokrotnie mówimy o normalności. Bezpieczna rodzina, bezpieczny senior to po prostu normalność. Dziękuję bardzo wszystkim naszym gościom. Czy mają Państwo jakieś...